Julita Witec, witam i zapraszam na czwartkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Fala szczytowa na Odrze przeszła przez Krosno-Odrzańskie, a od dziś jest w Słubicach i zbliża się do Kostrzyna nad Odrą. Sytuacja jest cały czas monitorowana przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. Niewykluczone, że miejscami mogą wystąpić lokalne podtopienia oraz podsionki. Jeżeli chodzi o Słubice, jesteśmy bardzo dobrze zabezpieczeni. Mamy wzmocniony wał na wysokości 6 km, wzmocniony larsenami. To jest świeża inwestycja i tutaj z tej strony ja naprawdę się nie obawiam. Te nowe wały są w stanie przyjąć 7,5 metra wody. Natomiast jeżeli chodzi o Nowy Lubusz, Pławidło i Świecko, to tam mogą być podsionki. Jesteśmy dobrze przygotowani. Wały są wzmocnione, są zabezpieczone. Mamy też zabezpieczone co 100 metrów dużą ilość worków. Gdyby w razie czego były jakiekolwiek podsionki, gdziekolwiek woda by się pojawiła, tam szybko działamy. Możemy czuć się bezpieczni, ponieważ powódź nas nie zaskoczyła. Ona nie była błyskawicą, jeżeli chodzi o nasze Lubuskie i tutaj Słubice. My mogliśmy się do niej przygotować. Tutaj jest sztab jest w zasadzie cały czas. Od dzisiaj mamy już dyżury całodobowe, natomiast w poprzednie dni wszystko, co wychodziło, wychodziło od nas ze sztabu lub też ze stron służb i instytucji, bo to jest oczywiście najważniejsze. Nie słuchajmy fake newsów, nie słuchajmy dziwnych niesprawdzonych wiadomości, bo to tak naprawdę utrudnia nam pracę. Same Słubice, tak jak mówię wszystkim naokoło, się obronią, dlatego że mamy nowoczesny wał z tymi ekranami Larsena i Słubice dzisiaj nie wskazuje nic, żeby się nie obroniły. Natomiast moje najsłabsze punkty to jest okolice, jeżeli przejdzie przez Słubice z okolicy Nowego Lubusza i tam dalej w kierunku Górzycy. To są też takie słabe punkty, ale są dobrze zabezpieczone. Dzisiaj tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby zbierać raporty od wszystkich służb, które tam działają, czyli od policji, straży pożarnej i wojska, bo tak naprawdę my już tam nie możemy wejść na te wały, bo to robią specjaliści profesjonalnie. My natomiast zbieramy te wszystkie wiadomości i koordynujemy ich działania. Mamy jeszcze zapas ponad metr do tego stanu takiego naprawdę kryzysowego i z tego, co widzę, obserwuję w Nowej Soli i w Krośnie Odrzańskim, nie powinniśmy osiągnąć tego stanu, żeby wały zostały przerwane. W tej chwili się nie boimy, bo jest bardzo wysoki wał i dobry. Wał z tego zrobione. Zabezpieczeni jesteśmy dobrze, także nie ma co się bać. Bardzo dobrze zabezpieczone miasto jest, nie ma zagrożenia. Nie ma żadnej niespodzianki. Przez tyle mamy już zapasu. Tu na razie tu mają wały, nie? Tam Łośnica nie jest chroniona żadnym wałem od strony Odry. Tam jest teren zalewowy. Lekko podniesiona wieża, ale przy każdej większej jakiejś fali, no to ta woda się wdziera do wsi, nie? Co najmniej 70 budynków z tego co wiem, to jest zalane co najmniej do wysokości podłogi, nie? Wyżej tam nie podeszło, ale posesje całe są. Pontonami pływają. Stan alarmowy dla Odry to jest 470 cm, dla Warty 410. Natomiast maksymalne stany dla obu tych rzek, czyli 553 cm dla Odry i 497 dla Warty, spodziewamy się 27 w godzinach nocnych. My tej wysokości, owszem, ona jest duża, ale nie aż tak się boimy skutków tej wysokości. Przed tym się bronimy. Wybudowaliśmy umocnienia, równe urządzenia hydrologiczne na odcinku około 15 km linii brzegowej na Warcie i Odrze. Natomiast my wiemy z doświadczenia lat wcześniejszych i to też wynika z hydrologii, że u nas ta woda będzie stała długo. Informacje są podawane kilka razy dziennie, czy to na stronach społecznościowych, czy to na naszej stronie miejskiej, udzielając nie tylko ostrzeżeń, ale także pewnych instrukcji, jak postępować na przykład w sytuacjach, kiedy pojawi się woda, jak postępować na przykład ze zbiornikami bezodpływowymi, jak postępować ze ujęciami wody własnymi, jeżeli ktoś ma. Także te wszystkie informacje do każdego praktycznie biorąc, który może być dotknięty skutkami ewentualnej powodzi, docieramy. Mamy zapewnienie od pana komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o pełnej dyspozycyjności innych zasobów ratowniczych, które są już na południu województwa i nawet w Polsce do naszej dyspozycji. Również wzmocnione zostały patrole policji, jak i Straży Granicznej do dozorowania już tych umocnień. Na chwilę obecną szykujemy się na tej przycie tej fali. Ona od dzisiaj będzie już zbierała na Warcie. Spodziewamy się już w czwartku na piątek tej największej wody na Odrze. Te fale, bo tak bym powiedział, bo i Warta i Odra będą z nami przez kilka dni. Spodziewamy się tej wody nawet do tygodnia. Nasze wysiłki będą skupiały się na tym, aby patrolować, dozorować, ewentualne słabe miejsca wyznaczać i
tamtym, w tych miejscach będziemy podejmowali działania naprawcze, ale takie będą możliwe, jeżeli chodzi o wody napływające i wzmocnienie wałów. Innym tematem są wody podsionkowe. Tu będziemy reagować na bieżąco, na tyle, na ile się da. Mamy umocnienia już przygotowane. Mamy wszystkie te miejsca zdiagnozowane, wyznaczone. Ze służbami jesteśmy w pełnym kontakcie całodobowym. Wchodzimy już w tryb działań całodobowych do odwołania. W Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie zorganizowano spotkanie z wybitnym specjalistą w dziedzinie robotyki medycznej, redaktorem Krzysztofem Jakubiakiem, autorem raportu Chirurgia robotowa. W wydarzeniu uczestniczyli również prezes Jerzy Ostrołuch oraz doświadczeni operatorzy robotów dr Piotr Petrasz i Krzysztof Kaczmarek. Dyskusja skupiła się na osiągnięciach szpitala w zakresie chirurgii robotycznej oraz perspektywach rozwoju tej innowacyjnej technologii w Polsce. Rozwój robotyki chirurgicznej w Polsce występuje od kilku lat. Województwo lubuskie, czyli szpital w Gorzowie, jest jednym z liderów. Przeciętna zabiegów robotycznych w stosunku do liczby mieszkańców w województwie lubuskim jest chyba czwarta czy piąta, jeżeli chodzi o Polskę. Także dzięki wysiłkom szpitala w Gorzowie Wielkopolskim jesteście Państwo w czołówce. W moim raporcie analizowałem liczbę wykonywanych zabiegów przez poszczególnych operatorów i pan dr Piotr Petrasz ze szpitala w Gorzowie jest czwarty w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę wykonanych zabiegów w asyście robota w 2023 roku. 242 zabiegi, to oznacza, że praktycznie codziennie jedna operacja, to jest bardzo dobry wynik i tak jak mówię, czwarty w Polsce. Najlepszy w Polsce operator to jest 313 zabiegów, pan profesor Tomasz Drewa. Najwięcej zabiegów w asyście robota chirurgicznego to jest oczywiście urologia. Taką operacją najbardziej zrobotyzowaną jest prostatektomia. 60, już ponad, czy nawet 70% zabiegów prostatektomii w Polsce jest wykonywanych w asyście robotów chirurgicznych. Jeśli ja będę miał zapewnienie, że na tym ewentualnie drugim robocie będziemy w stanie wykonywać tutaj w naszym szpitalu dodatkowo około 200 operacji, a to wcale nie jest takie niemożliwe, tak? No bo chcę przypomnieć, że również zespoły, że tutaj równolegle z urologami mamy zespół operatorów na ginekologii i mamy zespół operatorów na chirurgii. Ta liczba zabiegów wykonywanych przez tych specjalistów jest odpowiednio mniejsza, ale ona już jest też znacząca. No tylko na ginekologii zdaje się, że w tym roku wykonaliśmy około 50 zabiegów z udziałem robota Da Vinci, tak? No więc no, tak naprawdę zbliżamy się do takiego momentu, w którym się skonfrontujemy z podjęciem decyzji na okoliczność zakupu nowego urządzenia. Ale również rozważamy bardzo poważnie zakup urządzenia do ortopedii, no i rozwinięcie, bo mamy taki jakby pierwszą część robotyki w oddziale neurochirurgicznym. Jesteśmy na moment przed podjęciem decyzji o tym, żeby ewentualnie też taki zestaw robotyczny dla neurochirurgii również zakupić, tak? No, proszę Państwa, z jakiegoś powodu jakby w planach transformacji zapisaliśmy, że chcielibyśmy tutaj w naszym szpitalu stworzyć centrum robotyki medycznej, tak? No więc nie przesądzamy, gdzie to będzie, tak? Ale chcemy być takim centrum robotyki. No więc tym bardziej cieszę się, że ten nasz zamiar został potwierdzony w dniu wczorajszym pozytywną opinią. Pewnie za kilka lat wymyślą coś nowego i może się okazać, że roboty pójdą na bok, ale na chwilę obecną długo się to nie zmieni. Wchodzą nowe systemy, wchodzą systemy robotowe do nowych dziedzin. Cały czas zmieniają się techniki operacyjne w zakresie tych chorób, które już leczymy od lat. Także to jest proces, który się będzie odbywał w najbliższych latach i tak jak mi się wydaje, w tej chwili jesteśmy świadkami rewolucji na skalę naszego kraju. To jest zmiana podejścia, to jest gigantyczny wzrost odsetka operacji robotowych wykonywanych w onkologii, w urologii onkologicznej przede wszystkim, szczególnie z uwzględnieniem raka prostaty. Czekamy na decyzję co do refundacji
pozostałych nowotworów. Chodzi tutaj o operację organu oszczędnego raka nerki, o operację zaawansowanego raka pęcherza moczowego. My te zabiegi już wykonujemy, pomimo że one nie są jeszcze refundowane, wykonujemy je w ograniczonym stopniu, natomiast przygotowujemy się również do tego, żeby te zabiegi stały się u nas codziennością, bo do tego to będzie dążyło na całym świecie, jeżeli chodzi o urologię onkologiczną. Dominują już dzisiaj operacje wykonywane w asyście systemów robotowych. Nierzadko okazuje się, że zabiegi, tak jak na przykład wycięcie raka prostaty, w asyście robota chirurgicznego, niby jest to operacja anatomicznie podobna do tego, co robiliśmy przez lata laparoskopowo, ale jest na tyle dokładniejsza i na tyle zwiększa nasze możliwości, że okazuje się po kilku latach doświadczenia, że my dzisiaj robimy to zupełnie inaczej, niż robiliśmy to lata temu w laparoskopii. Poruszamy się w innych warstwach, operujemy w innej anatomii, robimy to dużo dokładniej i przede wszystkim uzyskujemy porównywalne, jeśli nie lepsze, wyniki onkologiczne ze zdecydowanie lepszymi wynikami funkcjonalnymi. Na początku wtorkowej sesji Rady Miasta Gorzowa uhonorowano medalistów Igrzysk Paraolimpijskich w Paryżu. Sportowcy z klubu Start Gorzów, którzy zdobyli łącznie 4 medale, otrzymali listy gratulacyjne od prezydenta Gorzowa oraz owacje na stojąco od radnych. To bardzo ważne i właśnie jak wróciłam z igrzysk, to też bardzo sobie to cenię i wszędzie chwalę, że jeżeli wracamy do Gorzowa z igrzysk olimpijskich czy też paralimpijskich, jak w moim przypadku, to zawsze możemy liczyć na powitanie, nieważne czy wracamy z medalem czy bez medalu, jesteśmy tak samo witani. Też tego doświadczyłam w strefie kibica, gdy wróciłam do Polski w Parku Róż dzisiaj na tym spotkaniu i naprawdę wszyscy jesteśmy odbierani i tak się czujemy wszyscy na równi, bo myślę, że też wszyscy wiedzą, że tyle samo siły i pracy wkładamy w przygotowania i w starty i naprawdę to jest bardzo budujące. I w moim przypadku, no, gdzie czułam się rozczarowana moim startem w Paryżu i no wiadomo, że później te spotkania są dla mnie trudniejsze troszeczkę niż jakbym wróciła z medalem, bo bardziej się wtedy można cieszyć, a nie tłumaczyć, że tak powiem, co poszło nie tak, ale bardzo, bardzo to doceniam i jestem wdzięczna za te powitania. Ja się bardzo cieszę, że udało się przygotować na taki poziom, że pomimo, że bardzo nie wyszło, to udało się medal przywieźć. Teraz już z perspektywy czasu, no, bardzo się cieszę, też patrząc na to, jak w ogóle się ciężko zdobywało medale, ile osób u nas z reprezentacji w ogóle nie przywiozło medalu, a też jechali jako faworyci do zdobycia, więc ja się cieszę teraz, że 4. igrzyska moje z rzędu, 4. medal z rzędu, wcześniej były 2 złote, teraz 4 lata temu brązowy, teraz też brązowy. Więc generalnie jestem bardzo zadowolony, ale taki moja ambicja nie pozwala mi się tak pełni z niego cieszyć, ale to myślę, że to dobrze przełoży się na jakby wyniki w przyszłym roku, bo ta sportowa złość pozwoli jeszcze lepiej i więcej się angażować na treningach. W środowy wieczór na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu odbył się 2. mecz półfinałowy. Początek spotkania był wyrównany. E-Bud PL Stal Gorzów trzymała się bardzo blisko Betard Sparty do 6. wyścigu, ale później wrocławianie wyprowadzili szybkie ciosy. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 50-40 dla miejscowej Sparty i to oni wjechali do wielkiego finału. Stal Gorzów w niedzielę zmierzy się z Apatorem Toruń w meczu o brąz. Jednak Gorzowian nie poprowadzi już Stanisław Chomski. Zarząd z dniem dzisiejszym zakończył współpracę z wybitnym szkoleniowcem. Na 7 biegów, 5 my błędów popełniliśmy, 2 tylko pozycje odbiliśmy. A tak naprawdę mówiąc, to nas, można powiedzieć, przechyliły szale zwycięstwa. Reasumując, bieg 7, 9 i 10, gdzie było 3 razy po 5-1, można powiedzieć, to tylko było brzmienie honoru. Ten najmniejszy krążek brązowy, wszystko zrobimy, żeby to zawieść na szyjach naszych zawodników. Chciałem pomóc drużynie na tyle, ile się da i jak się da najlepiej. No niestety, jeśli te punkty tego nie pokazują, też nerwowo, bo w drugim biegu gdzieś tam dałem się podpuścić Bartkowi Kowalskiemu, wjechałem w taśmę. No szkoda generalnie, bo zapowiadało się to dobrze, zaś też wiadomo, uciekły biegi, żeby sprawdzać coś z ustawieniami, także no szkoda, gratulacje na pewno dla Wrocławia, bo są bardzo dobrze dopasowani do swojego toru. Jest szansa, musimy porządnie przytrenować i być pewni tego, że jesteśmy dobrze spasowani i robić po prostu swoje. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.